Józef, najwierniejszy z mężów. Zgłębiając istotę małżeństwa, zarówno święty Augustyn, jak i święty Tomasz z Akwinu widzą ją niezmiennie w nierozerwalnym zjednoczeniu dusz, zjednoczeniu serc i we wzajemnej zgodzie. To jest w tym, co w sposób wzorcowy ujawniło się w małżeństwie Maryi i Józefa. W rodzinie, w tym sanktuarium miłości i kolebki życia, miłość mężczyzny wzoruje się na miłości kobiety, milczącej wychowawczyni męskiego porywu. Maryja tchnęła w Józefa dziewiczość, ale nie odebrała przez to Józefowi jego siły, jego rozmachu i gorącości serca. Nie przytłumiła w nim zdolności do okazywania i przyjmowania czułości. Ta miłość między Maryją a Józefem zdaje się przypominać niewiarygodną, niezmąconą pierwszą miłość w zaraniu świata pomiędzy Adamem i Ewą, dziewiczą miłość sprzed grzechu pierworodnego. Podczas gdy małżeństwo Adama i Ewy stało się źródłem zła, które ogarnęło cały świat, małżeństwo Józefa i Maryi stanowi szczyt, którego świętość rozlewa się na całą ziemię. Kardynał Leon Józef Suenes, który interesował się zawsze duchowością małżeńską, pisał 11 marca 1962 roku w dzienniku Kościół w rozwoju. W sercu tego nazaretańskiego ogniska rodzinnego jest kobieta, Maryja i Józef, jej mąż. Ich zjednoczenie jest najdoskonalszym urzeczywistnieniem miłości ziemskiej. Maryja kochała Józefa, jak nigdy dotąd żona nie kochała swojego męża. I Józef był dla niej radością bez cienia. Ich wzajemna miłość, przeżyta w pełnej harmonii, z ich powołaniem osiągnęła szczyt swej mocy, ponieważ wyrzeczenie się wszelkiej prokreacji nie tylko, że nie jest przeszkodą w urzeczywistnieniu miłości, ale ją wzmaga i intensyfikuje. Małżeństwo Józefa i Maryi było specjalnie zaplanowane przez Boga dla przyjęcia i wychowania dziecięcia Jezus. Święty Tomasz z Akwinu dodaje, że w ten sposób Jezus był dobrem i owocem tego dziewiczego związku. Celem bowiem małżeństwa nie jest tylko poczęcie i zrodzenie potomstwa. Swoją pełną doskonałość osiąga dopiero w doprowadzeniu dziecka do pełnej doskonałości ludzkiej poprzez możliwe najpełniejsze wychowanie intelektualne i moralne. Chociaż w chwili zwiastowania w małżeństwie Józefa i Maryi nie było jeszcze wspólnego zamieszkania, to jednak było to małżeństwo w pełnym znaczeniu prawdziwe, gdyż według ówczesnego prawa żydowskiego zaręczyny udzielały tych samych uprawnień co małżeństwo. Stąd dziewica Maryja prawnie należała do Józefa od momentu zaręczyn, czyli już przed zwiastowaniem. Tylko list rozwodowy uzasadniony i właściwie zredagowany mógł zerwać kontrakt. Stwierdzenie prawdziwości małżeństwa Maryi i Józefa jest bardzo ważnym faktem. Wskazuje, że między nimi nie może być mowy o jakiejś pomniejszonej czy niepełnej miłości małżeńskiej, bądź też o pozorze miłości. Faktycznie chodzi tu o miłość prawdziwą i głęboką, a równocześnie o miłość dziewiczą i bezinteresowną. Maryja i Józef nie tłumaczą miłości w sposób niewłaściwy, ale wyrzekają się pewnej formy miłości, nadają jej nowy wymiar, nowy kształt, który uznali za lepszy. Moment ten trzeba podkreślić, ponieważ zbyt wielu katolików skłonnych jest uważać Maryję i Józefa za dwoje małżonków, którzy ośmielali się zaledwie spoglądać na siebie i rozmawiać ze sobą. W kontekście dziewiczego małżeństwa Józefa i Maryi ważne jest, aby pamiętać,
że kiedy Jezus przychodzi na świat, nie przynosi jedynie krzyża i cierni, przynosi przede wszystkim obecność i miłość. A Maryja i Józef, bardziej niż ktokolwiek inny, odczuli, że Pan zdolny jest przepełnić serca o wiele obficiej, niż można to sobie wyobrazić. Józef, zanim prawnie poślubi Maryję, musi poślubić ją duchowo, czyli w swoim sercu żyć tym, czym ona żyje w odniesieniu do Boga. Ofiarą z całego swojego życia złożoną w pełnym zawierzeniu. To wymaganie sprawia, że miłość, którą żywi do Maryi jako jej mąż i którą przeżywa w swoim męskim sercu, ma zostać niejako złożona Bogu w ofierze, żeby miłość caritas ogarnęła wszystko, zajęła pierwsze miejsce. Jego miłość mężowska musi zostać jakby radykalnie zubożona. Józef staje się opiekunem dziewicy i niesie za nią odpowiedzialność wobec ówczesnego prawa żydowskiego. Józef staje się dziewiczym mężem, który poślubia dziewicę poświęconą Bogu. Poślubia ją prawdziwie, stając się tym, który jej strzeże, tym, który oficjalnie bierze ją do siebie, aby ją osobiście ofiarować jej Bogu, Ojcu. Dobrowolny wybór w ogołoceniu, w ubóstwie, w nieposiadaniu tej, która należąc całkowicie do Boga, daje mu siebie, by nad nią czuwał, kochając ją taką, jaka jest, czyli całkowicie oddaną Bogu. Dzięki Józefowi, dzięki jego miłości do niej, Maryja może być jeszcze bardziej oddana Bogu, gdyż wraz ze sobą ofiaruje mu miłość, którą obdarzył ją Józef. Józef kocha Maryję tak jak mąż kocha żonę, z równą mocą miłości, ale przeżywa tę miłość nie mając do Maryi żadnych praw. Należy ona do Boga jeszcze bardziej niż przedtem, gdyż teraz jest matką Syna Bożego. Takie przeżywanie miłości małżeńskiej byłoby niemożliwe, gdyby u początku wspólnego pielgrzymowania wiara Maryi nie spotkała się z wiarą Józefa. Ich wspólna droga staje się drogą świętości, wzajemnego zaufania, wierności i wiary w Bożą obecność. Słusznie zatem małżeństwo Józefa i Maryi jest wzorem dla wszystkich małżonków chrześcijańskich, których głównym celem jest zawsze wydanie na świat potomstwa i wzajemne uświęcenie. Dla mężów Józef jest wzorem opanowania, zawierzenia, podporą świętości i wierności. Opanowanie swoich emocji i samego siebie, ogromna wiara i zaufanie do współmarzonki było szczególnie konieczne w chwili, gdy musiał wkroczyć na drogę tajemnicy Maryi. Józef ze swej strony, oprócz świadectwa Maryi, nie miał żadnego dowodu na to, co się stało. Nie wiedział, jaką ma odgrywać rolę. Nic w słowach anioła ani w księgach prorockich Starego Testamentu nie podpowiadało mu, jak powinien postąpić. Wahanie świętego Józefa nie bierze się ze zwątpienia w wierność Maryi, lecz z tajemnicy, którą przeczuwa i której nie czuje się godny. Chodzi tu o stopniowe odkrywanie posłannictwa. To teofania, objawienie Boga. Każde zbliżenie Boga jest tajemnicze i poruszające. Józef jest nimi głęboko wstrząśnięty. Nie mógł on spędzać dni obok Maryi, nie płonąc całym sercem. Kochał ją tak, jak żaden mężczyzna nie kochał nigdy kobiety i z całą pewnością nie podjął decyzji o rozstaniu z nią z radością w sercu. Józef zgodził się zniknąć, aby być wiernym. Kiedy kogoś kochamy, przyjmujemy tę osobę z jej największym sekretem i pragniemy nim żyć, inaczej pokazalibyśmy, że nie kochamy jej naprawdę.
gdyż miłość zwraca się ku temu, co w osobie najlepsze, najbardziej osobiste i najbardziej ukryte. Prawdziwy wybór przyjaźni to umiłowanie w drugiej osobie tego, co w niej najgłębsze. A w Maryi najgłębsza była jej przynależność do Boga. Józef zatem, miłując Maryję, wybrał to samo, co ona i poświęcił się Bogu ze względu na miłość do niej. Maryja zachowuje dla siebie sekret zwiastowania. Może to uczynić dlatego, że ma zaufanie do Józefa. Można komuś zwierzyć sekret dlatego, że ma się zaufanie, ale może się też zdarzyć odwrotnie, że zachowujemy milczenie i jest to oznaką jeszcze większego zaufania. Maryja mogła prosić Józefa o wszystko i prosi go, by uniósł milczenie. Bóg posyła swojego anioła do Maryi, kiedy jest sama. Pragnie uświadomić nam, że przymierze Maryi z Bogiem jest przymierzem osobistym, ponad ludzką przyjaźnią. Nawet kiedy Bóg bardzo głęboko łączy dwie osoby, tutaj dwoje świętych, w miłości braterskiej, to sam zawsze pozostaje pierwszy, a zatem zawsze może zażądać samotności. A samotność zawsze jest konieczna, żeby pójść dalej i głębiej. W tajemnicy zwiastowania Bóg porwał Maryję w miłosnym uprowadzeniu, czyli w samotność. Nie dlatego, że Józef był godzien, ale dlatego, aby uświadomić nam, że miłość do Boga zawsze jest pierwsza. Miłość do Boga i miłość do bliźniego są jedną i tą samą miłością, ale przejawiają się na dwa różne sposoby i są w pewien sposób uporządkowane. Miłość do Boga zawsze jest pierwsza, a kiedy przestaje być pierwszą, wówczas chwieje się miłość braterska, przestaje być zgodna z porządkiem Bożej mądrości. Józef, mąż sprawiedliwy, uznaje, że Bóg ma wszelkie prawa. Kiedy Maryja powierzyła mu swój sekret, Józef zrozumiał, że ona należy wyłącznie do Boga. Zrozumiał również, że jedyną sprawiedliwą rzeczą, którą może zrobić, to usunąć się. Można powiedzieć, że ta próba zanurza serce Józefa w cierpieniu, z którego wybawia go anioł pański, żeby następnie wprowadzić w ogromną, całkowicie nową radość, znacznie przewyższającą radość zaślubin. Można zatem sądzić, że tamtej nocy, jeszcze zanim anioł ukazał mu się we śnie, Józef, zanurzony jak Abraham w nocy wiary, wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem. Cierpiał bardzo dotkliwie, ale nie przeżywał tego smutku na sposób tylko ludzki, które zawsze oznacza zamknięcie się w sobie, gdyż w sercu Józefa nadzieja i miłość odniosły zwycięstwo nad cierpieniem. Świętość Józefa jest niezwykle prosta i bardzo bliska ludzkiemu sercu. Jest też wielka i doniosła, gdyż ukryta konkretyzuje się w milczeniu, w całkowitym darze z siebie, w całkowitym oddaniu się Maryi oraz przyjęciu od niej i od Boga owego ubóstwa, które stało się udziałem Józefa jako małżonka. Ubóstwo przyjęte po to, by kochać więcej, ale mimo wszystko narzucone mu przez Bożą mądrość. Jest to trudne dla mężczyzny, ale jeśli on umie przekroczyć ubóstwo, żeby bardziej kochać, to jest w tym coś wielkiego. Józef jest w najwyższym stopniu mężem i w najwyższym stopniu ojcem. Jest ojcem bardzo ubogim, pozbawionym jakichkolwiek praw do syna, a zarazem całkowicie mu oddanym. Poddany próbie Józef nie tylko pozostał człowiekiem sprawiedliwym i bogobojnym,
jakim już był chwili jego nocnego zwiastowania. Józef poszedł dalej w wierze i nadziei i w miłości. W swojej wierze przeczuł, co wydarzyło się między Maryją a Bogiem. Przeczuł, że Bóg uczynił swoje dzieło w Maryi, nie pytając go o zdanie, nie współdziałając z nim. A to jest bardzo trudne dla mężczyzny. Dla kobiety również, ale być może dla mężczyzny jeszcze bardziej. Jest to bardzo ciężkie doświadczenie, bo kiedy kogoś kochamy, mamy tylko jedno pragnienie – czynić z tą osobą wspólne dzieło, by dzieło kochanego człowieka było także naszym dziełem. Józef, kochając Maryję, żywił ogromne pragnienie, by z nią współdziałać. Nawet jeśli dobrze wiedział, że nie będą posiadali dzieci, gdyż mieli nie utrzymywać stosunków małżeńskich. Czyż nie mogli jednak współdziałać w jakiejś jeszcze większej sprawie? Na przykład zaangażować się w coś w dziedzinie religijnej? Być może właśnie tego pragnął Józef. A oto nagle wszystko się wywraca. Bóg odsuwa Józefa na bok. To upokorzenie nie powstrzymuje Józefa. Nie załamuje się pod ciężarem tego, co afektywne, emocjonalne i bardzo trudne. Ponieważ jest człowiekiem sprawiedliwym, patrzy na coś znacznie ważniejszego. Chce poznać wolę Boga względem niego i względem Maryi. Dotykamy tutaj głębi duszy Józefa. Zamiast zamknąć się w swoim bólu, kiedy upadł wspaniały plan duchowego współdziałania z Maryją, Józef oddaje się całkowicie w ręce Boga, by uczynił z nim wszystko, co zechce. Mąż sprawiedliwy wobec żony to mąż kochający, który nie cofnie danego jej słowa miłości, cokolwiek by się nie wydarzyło. Jest wierny temu, co przyrzekł podczas zaślubin. Wszystko, co przemyśliwał podczas dłużących się koszmarnych godzin niewiedzy, było niezmiennie przeniknięte miłością do Maryi. Pragnie jej dobra, rozważa Benedykt XVI, także w momencie wielkiego rozczarowania. Szuka drogi jedności prawa z miłością. W ten sposób jest przygotowany do przyjęcia nowego, nieoczekiwanego i po ludzku niewiarygodnego orędzia, jakie otrzymuje od Boga. Miłość Boża kształtuje najwspanialej wszelką miłość, również miłość oblubieńczy małżonków, pogłębiając w niej wszystko to, co po ludzku godne i piękne, co nosi znamiona tego wyłącznego zawierzenia i przemierza osób. Józef, który był posłuszny duchowi, odnalazł w nim samym źródło miłości, swej oblubieńczej, męskiej miłości. Była to miłość większa od tej, jakiej mógł oczekiwać mąż sprawiedliwy według miary swojego ludzkiego serca. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, ponieważ całym sercem, całą duszą, całym umysłem kochał Boga i Maryję, którą od Niego otrzymał. Jego sprawiedliwość stawała się namacalna, dotykalna, żywa w jego posłuszeństwie, wierności, ale także wewnętrznej wrażliwości, czułości, naturalnej dobroci. Tajemnica Bożego powołania towarzyszy Józefowi i Maryi przez całą drogę wiary. Z tą tajemnicą ściśle związana jest nie tylko radość narodzenia, ale również lęk zgubienia Boga, smutek i niepewność szukania. To cierpienie i smutek, które towarzyszy tajemnicy boskiego planu, ma głębokie i tajemne znaczenie, którego Józef i Maryja nie pojmują. To niezrozumienie stanowi zawsze nieodłączną część tajemnicy. W tym wspólnym cierpieniu, wspólnym smutku i lęku
Józef i Maryja stają się sobie bliscy w nowy sposób. Razem niosą pierwociny apostolskiego życia Jezusa. Józef staje wobec tajemnicy pierwotnego planu powołania mężczyzny, aby stawać się podporą dla kobiety. Rzeczywiście, Józef i Maryja, gdy ich syn się zgubił, wspólnie dźwigają ciężar cierpienia. Nieobecność Jezusa nieznośną i niezrozumiałą. To Jezus ich jednoczy, również teraz, ale inaczej niż dotąd, swoją nieobecnością, swoim antycypowanym krzyżem, misją daną mu przez Ojca. Przez te 3 dni Józef i Maryja doświadczają głębokiej jedności w cierpieniu, nowego wzajemnego zaufania. Józef cierpi nie tylko z powodu nieobecności Jezusa, ale również z powodu bólu, jaki ta nieobecność rodzi w sercu Maryi, jego małżonki. Niesie te 2 cierpienia, ten podwójny miecz, który jest jednym mieczem, a który z powodu cierpienia Maryi jest dla serca Józefa niezwykle ostry. Józef i jego małżonka musieli wspólnie przejść drogę wiary i zawierzenia. Jednakże droga własna Józefa, jego pielgrzymowanie przez wiarę, zakończy się wcześniej, zanim Maryja stanie u stóp krzyża na Golgocie.